Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was, tak jak obiecywałam w ostatnim daily vlogu, na Mierzymy. Będzie to bardzo szybki filmik, mam niewiele rzeczy do pokazania, mało czasu, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Zacznę, moi drodzy, od butów. Butów mam dwie pary i buty pochodzą ze stronki Madame Rock. Kiedyś ta strona nazywała się chyba Madame Rock Shoes, ale nie jestem pewna. W każdym razie już kilkakrotnie kupowałam buty i nie tylko buty, właśnie przez tą stronkę. Napiszę Wam tutaj gdzieś, wyświetlę Wam cenę tych butów, ponieważ nie mam tutaj takiego paragonu ani faktury, mam na pewno wszystko na mailu, więc albo będzie gdzieś tutaj wyświetlone, albo będzie w opisie wszystko napisane tego filmu. Ja szukałam jakiś czas temu kowbojek, dlatego że moje, które posiadałam z Kazara chyba, sprzedałam w zeszłym roku, bo one były bardzo, miały niskie po prostu podbicie, były niewygodne, więc szukałam i właśnie się doszukałam. Pokażę Wam, jak one wyglądają. Nie będę, ale tych butów teraz mierzyć. To są kowbojki takie jasno-beżowe, na takim dosyć wysokim nawet obcasie, jak na kowbojki. Tamte moje poprzednie były bardziej płaskie, ale te są genialne. Fajne wykończenie, nigdzie nie widać tutaj żadnych klejów. To naprawdę porządnie wykończone i kosztowały naprawdę grosze. Fajna jest też tutaj ta część ażurkowa, że jest taka lekko prześwitująca. One nie mają oczywiście żadnego ocieplenia, to są tylko takie buty typowo jesienno-wiosenne. No pewnie latem na jakieś chłodniejsze dni do jakiejś boho stylizacji też jak najbardziej będą pasowały. Tak jak powiedziałam, cenę Wam tutaj gdzieś wrzucę albo będzie na dole w opisie. Także to są buty numer 1. Kolejne buty to też buty z wyprzedaży, z promocji i też ja już na nie czekałam w sumie rok czasu. W zeszłym roku już na nie polowałam i czekałam, aż będzie ten obuw w końcu w promocji. Niestety nie doczekałam się, potem w ogóle o nich zapomniałam, a teraz właśnie przeglądając tą samą stronę w poszukiwaniu kowbojek znalazłam te buty. To są takie botki, one są dosyć ciężkie. Szkoda tylko, jedyny ich minus to to, że one nie mają tutaj od środka zamka i trzeba będzie je ubierać przez normalnie górę, wkładać i sznurować. Natomiast one są bardzo wygodne. Sprawdzam tylko szybciutko, czy mają ocieplenie. One już mają takie delikatne ocieplenie. W środku taką fajną, mychatą wkładeczkę i tutaj mamy, o zobaczcie, takiego miśka. Także buty, w których myślę, że też na jesień i do jeansów widać takich, wiecie, kolorowych stylizacji. Myślę, że będą spoko. Fajne jest też to, że są takie łączone materiały. Bardzo mi się one podobają, naprawdę bardzo. Jest i lakierek, i taki trochę jakiegoś takiego włosa, i taki... No wiecie, tutaj po prostu dużo się dzieje. To są buty, w których ja po prostu już wiem, że będę popylać całą jesień i może nawet jeszcze trochę zimy i może nawet jeszcze trochę wiosny i również, tak jak powiedziałam, nie były drogie. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o buty. Dwie pary, naprawdę myślę, że w fajnej cenie udało mi się je wyhaczyć. Chodzimy dalej i teraz pokażę Wam coś, co mam na sobie, natomiast muszę się troszkę oddalić. To jest słuchajcie taki sweterek z krótkim rękawem, taki dzianinkowy top, t-shirt, nie wiem jak to nazwać, bardzo przewiewny. W kolorach był chyba jeszcze 3 i ja go kupiłam świeżo, bo niedawno, w H&M-ie za 24,99. Ja sobie dzisiaj do niego ubrałam takie moje krótkie, zobaczcie, kolarki. Fajnie on wygląda, jest naprawdę bardzo przewiewny, mimo tego, że ta dzianina jest taka, wydaje się, dosyć taka porządna i gruba, ale ona jednak mimo wszystko jest prześwitująca, jest taka delikatna i fajne jest to, że ona właśnie jest taka, wiecie, taka lejąca, że się nic nie przykleja. Jak jest tak gorąco jak dziś, to ja nie cierpię mieć na sobie takich sztucznych, jakichś poliestrowych t-shirtów czy czegoś, co po prostu się do mnie klei. Wolę właśnie, żeby to było coś takiego, co jest, wiecie, tutaj ma po prostu luz, przewiew i generalnie tak ja się bardziej komfortowo i swobodniej czuję. Kolejna rzecz to, słuchajcie, sukienka w takim bardzo jasnym, niebieskim kolorze, z prążkowanego materiału, z gołymi plecami. Ja też ją kupiłam, słuchajcie, na promocji z H&M, ona jest za chyba, nie wiem, 64 zł maksymalnie. Kupowałam ją w dzień przed wyjazdem na wakacje, ale słuchajcie, zobaczcie te plecy, po prostu one są boskie. Ja nie chciałabym teraz za bardzo jej mierzyć, bo dzisiaj totalnie nie mam w ogóle dnia na to, żeby ubierać na siebie te wszystkie rzeczy. Długości ona mniej więcej jest taka za kolano, natomiast zaraz Wam postaram się wrzucić tutaj zdjęcie z tyłu tej sukienki, jak ona wygląda, bo dla mnie po prostu jest obłędna. Minus jeden jest tylko taki, że musi być w tak dobrze dobranym rozmiarze, żeby nie podkreślało Wam to brzucha, ani celulitu, co mi niestety zrobiło, ale nieistotne. I musicie być świadome tego, że do tej sukienki absolutnie nie zakładamy stanika.
Chyba, że tylko takie te, wiecie, silikonowe, chociaż one i tak pewnie będą się odznaczały, bo ona jest bardzo dopasowana. Kolejna rzecz to jest sukieneczka. Ta sukienka jest z kolei z Reserved i też kosztowała około 50-60 zł jakoś tak. Jeżeli znajdę jeszcze, to oczywiście Wam podlinkuję. Ja ustawię nie kamerę, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Jest taka bardzo oversize'owa. Tutaj pod pachami jest dosyć szeroka, taki wręcz nietoperz. Tutaj są te kieszenie, o których mówiłam, natomiast jeżeli chodzi o długość, no to jest taka przed kolano, także na jesień wydaje mi się, że będzie idealna zarówno i do trampek, jak i nawet teraz na jakieś takie, wiecie, chłodniejsze wieczory, do klapeczek, żeby sobie gdzieś pochodzić po plaży, no dla mnie idealna. Kolor biało-czarny, te paski, dziewczyny mówiły mi w pracy, że kręciłoby się im w głowie podczas prasowania. Ja nie wiem, dajcie znać, czy macie też takie problemy, ja jakoś w ogóle się nad tym nie skupiam. Nawet o tym nie pomyślałam, powiem szczerze. Bardzo, bardzo fajna, bo tak jak powiedziałam, jest taka dosyć, zobaczcie, dosyć obszerna i ja mam ją w rozmiarze M. Jeżeli oczywiście znajdę, linka zostawiam na dole. Teraz słuchajcie, świeży zakup, mianowicie sukieneczka ze sklepu Mohito. Ona jest naprawdę z długim rękawem, tutaj jest na takie guziczki zapinana. Bardzo elegancka, bardzo ładny kołnierzyk. Ona jest zakładana jak szlafrok, czyli tak jakby wiecie, na zakładkę. Plus do tego jest związana takim paseczkiem, sznureczkiem z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to jest przed kolano. Natomiast wydaje mi się, że ona będzie fajna zarówno i teraz, na takie już wiecie, chłodniejsze właśnie dni, czy nawet do biura, do pracy, jak macie, wiecie, klimatyzację i nie odczuwacie tych temperatur, które jeszcze są, no to jak najbardziej będzie spoko, ale też fajnie będzie wyglądała, myślę sobie, jesienią, czy też zimą, do rajstop, do kozaków, także taka wielosezonówka. Oczywiście cenę Wam również zostawię na dole. Jeżeli chodzi o tą sukieneczkę, to tutaj macie metkę, rozmiar L, 79 zł, także jeżeli jesteście zainteresowane, to sprawdzajcie numer referencyjny. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest kurtka. Kurtka puchowa z Mohito, zimowa. Mam ją w rozmiarze 42 i pierwotna jej cena to było 199 zł. Ja ją wyhaczyłam na promocji za 89 bodajże, ale najpierw byłam w sklepie stacjonarnym i mierzyłam 40. Stwierdziłam, że 40 byłaby ok, ale... Ale wiecie, jak to jest zimą? Zimą zakłada się grube też swetry, jakieś kolary i wtedy ona byłaby mi taka, wiecie, bardzo obcisła i bardzo ciasna. Puchówka, która jest długości, słuchajcie, nie takiej krótkiej, jak to wszystkie puchówki są najczęściej, czyli takie te, wiecie, dotąd, przed biodra, tylko puchówka, która jest za pupę, ale nie jest taka ani długa, ani bardzo krótka, bo przód ma minimalnie krótszy właśnie niż ten tył. Fajnie, że ma tutaj oczywiście ściągacze, możemy sobie ją delikatnie podwinąć, jeżeli mamy taką ochotę. Tutaj oczywiście ma kieszonki, bardzo fajny, ma też kaptur, bo jest taki bardzo, widzicie, obszerny, że jeżeli mocno sypie śnieg, to możemy się po prostu schować. Ciekawa tylko jestem, jak ona się będzie, jak ten materiał się będzie zachowywał na śniegu, jak będzie po prostu mokro, czy on będzie siąknął, czy raczej nie. Ja sobie ją raczej i tak wzięłam pod kątem, wiecie, takiego wsiąścia, po prostu wsiąścia? Siąść do samochodu i jechać gdzieś, nie wiem, do galerii pochodzić czy coś, a nie na przykład na, wiecie, spacer po Zakopanem. Chociaż, no nie wiem, tak jak powiedziałam, jeżeli nie będzie takiej pogody, że będzie bardzo sypało i będzie bardzo mokro, to być może ona się jak najbardziej nada. Wydaje się być ciepła, chociaż nie ma w środku żadnego ocieplenia. I jeszcze teraz zauważyłam dosłownie w tym momencie, że tutaj mają też, ma na dole ta kurtka ściągacze. Także jeżeli chcecie sobie zrobić właśnie taką właśnie krótką tą kurtkę, to jest na to szansa. Możecie ją mieć właśnie jako taką dłuższą, albo sobie ją ściągnąć. Także wydaje mi się, że kolejny mega, mega deal z tą kurtką. Naprawdę chorowałam na nią już wow, długo, długo. Mam nadzieję, że taki szybki haul Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Ja szybko to rozbieram, bo zaraz się zagotuję. Jest ponad 30, chyba 2 stopnie już w tym momencie. Także ja uciekam zaraz nad wodę. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie jakikolwiek komentarz. To może być nawet serduszko, tylko byleby YouTube nie ograniczał moich zasięgów. Pozdrawiam Was serdecznie, ciepło, trzymajcie się, cześć!